Radio Jazz FM. Gramy dla Was i dzięki Wam. Jerzy Szczerbakow, wywiady Jazz Do It, Radio Jazz FM. Gościem naszym jest Paweł Pańta. Cześć, bardzo mi miło. Miło, że się zgodziłeś rozmawiać. Alergia cię dzisiaj dopadła. Tak, dzisiaj troszeczkę... Z takim jazz-basowym nosem. Nosem, dokładnie. Skręcona gałka górnych częstotliwości. Słuchaj, to jak zaczynamy od tematu basówkowego może, to tak, w tej chwili twoim głównym instrumentem jest kontrabas Pawlika. Tak, to jest mój główny instrument, to jest kontrabas Pawlika, ale też mam przyjemność grać na takim instrumencie, który użyczył mi Jacek Gintoft. Jest to stary 140-letni niemiecki bas z głową lwa, więc mam ten komfort, że instrument Mariana Pawlika ma strój solowy, czyli sekundę wyższy niż normalny strój basowy, czyli zamiast E, A, D, G jest Fis, H, E, A. Takie jest strojenie strun, więc na tym kontrabasie gram solo i jestem w trakcie nagrywania płyty solowej właśnie w tym stroju, tylko sam kontrabas z suitami Marcina Małeckiego, Andrzeja Kurlewicza i własnymi rzeczami. A do normalnego grania sekcyjnego, rozumiem, grasz na tym niemieckim? Na tym niemieckim, tak, na tym niemieckim. W manufakturze. A jakbyś miał... Bo zakładam, że dla większości ludzi kontrabas brzmi jak kontrabas. Jakbyś mógł ze swojej perspektywy powiedzieć, czym one dla ciebie się różnią w brzmieniu, w takich prostych słowach, bo wydawałoby się, że kontrabas. Ale jednak dla ciebie to nie są takie same instrumenty. Jakie smaki? Czym one się różnią? Oczywiście zwykły meloman, czy nawet... Jeśli ktoś jest melomanem, to już jest wspaniale, bo jest w stanie rozpoznać kontrabas. Kontrabas od wiolonczeli jest w stanie rozróżnić. A mi wielokrotnie się zdarzało, jak podróżowałem na próby środkami komunikacji miejskiej, autobus lub tramwaj, to nawet miałem taką śmieszną przygodę, jak pani przedszkolanka prowadziła dzieci gdzieś na jakąś wycieczkę do Parku Skarżyskiego czy nie wiem, do centrum Warszawy. Mówię, patrzcie dzieci, tak wygląda właśnie wiolonczela. I ja wtedy bardzo pani mi, przepraszam panią, ale nie wprowadzajmy dzieci w błąd, to nie jest wiolonczela, to jest kontrabas, a to ja przepraszam. Więc jak już ktoś rozróżnia te instrumenty, to już jest wspaniale. Oczywiście każdy kontrabas ma inną charakterystykę brzmienia, inną wygodę w graniu. Różnica między instrumentem Mariana Pawlika, tym niemieckim instrumentem, nawet chyba to jest lutniczy instrument, mimo że nie ma żadnej karteczki, wklejki, no ale wiadomo, losy wojenne, remonty, ten instrument też przeszedł kilka swoich tam historii. Na pewno miał złamaną głowę, gryf miał złamany i został wstawiony nowy gryf, bo widać, ta głowa lwa, tak ładnie rzeźbiona, została wycięta ze starego gryfu i została doklejona do tej nowej głowy. Ale nieważne, między tymi instrumentami jest poważna różnica. Instrument Mariana Pawlika ma nieprawdopodobne ciepłe brzmienie, takie organowy bas, bardzo, bardzo wyrównane brzmienie w każdym rejestrze. Natomiast niemiecki bas ma bardziej twarde brzmienie, więcej środkowych tonów, bardzo długi sustain, czyli wybrzmienie w dolnych rejestrach i nieprawdopodobną dużą ilość górnych i średnich tonów, które bardzo dobrze łączą się z perkusją i ten bas jest bardzo czytelny w zespole. Mariana Pawlika kontrabas też jest czytelny, ale on wymaga zupełnie innego podejścia od osoby, która nagłaśnia ten kontrabas. No to są takie może subtelne różnice. No i oczywiście Mariana instrument jest nieprawdopodobnie wygodny w graniu. To jest no, wyjątkowo wygodny instrument. Ten niemiecki instrument ma troszeczkę za wysoko struny,
ale już jestem umówiony z Marianem Pawlikiem, więc może uda się zrobić z niego też bardzo wygodny instrument do grania. No tak, łapa kontrabasisty, zwłaszcza jeśli kontrabasista gra na basówce, jest czasami legendarna. Kontrabasiści mają na tyle duży uchwyt, na tyle wyrobiony uchwyt ręki, że później basówki kontrabasistów czasami mają dla wyłącznie basówkarzy zaskakująco wysoko struny i są zaskakująco twarde. No ale to jest jakby inna historia. A powiedz mi, czy obydwa instrumenty, bo jesteś jednym z niewielu muzyków, którzy równie pełnie realizują się w obszarze muzyki klasycznej, co jazzu. I teraz, jeżeli jesteś kontrabasistą w sytuacji klasycznej, to czy obydwa te kontrabasy tak samo będą mieściły się w kanonie grania w orkiestrze symfonicznej? Czy to jest, ma znaczenie? Ma znaczenie. Ten niemiecki instrument, on myślę, że bardzo dobrze by się odnalazł w orkiestrze symfonicznej, ale natomiast generalnie ten instrument Mariana Pawlika i ten niemiecki bas, to są bardziej takie instrumenty do grania kameralnego i one świetnie by się odnalazły w kwintecie smyczkowym czy w małej orkiestrze kameralnej, gdzie jest obsada, gdzie jest jeden kontrabas, ewentualnie dwa. Do orkiestry symfonicznej przeważnie używa się takich instrumentów, może nie to, że huczących, ale które generują jednak dużo, dużo dźwięku, ponieważ no jak wszyscy wiemy, na przykład sala Filharmonii Narodowej mieści około 1200 osób, więc ten dźwięk, który generowany jest przez muzyków grających w orkiestrze, no musi być jednak, musi posiadać jednak wolumen dosyć taki poważny, żeby oddać te wszystkie skrajności dynamiczne, które występują w muzyce od trzy pianissimo do trzy forte na przykład. Więc instrument, który ma taki zapas brzmieniowy z dużym pasmem, bardzo się przydaje w orkiestrze. To nie chodzi o to, że ten instrument ma być jakoś nieprawdopodobnie głośny, ale przeważnie są to instrumenty, które mają dosyć większe pudła rezonansowe, choć to też nie jest zasadą. Są orkiestry, te najlepsze orkiestry, takie jak London Symphony, Berlińczycy czy Wiedeńczycy. Przede wszystkim liczy się szlachetność instrumentu i tam kontrabasiści grają na bardzo dobrych instrumentach. Choć niekoniecznie zawsze starszych instrumentach, 200 czy 300-letnich. Między innymi też instrument Mariana Pawlika jest w wiedeńskiej orkiestrze, także to zależy od preferencji muzyków. No tak, no w ogóle polscy lutnicy już mocno i pewnie stawiają kroki w światowej muzyce, bo na przykład na majonezach, na basówkach majonez, też doskonale znanej ci firmie, gra Hadrian Ferro, Mohini Day i Federico Maleman. Federico Maleman, tak. Jeszcze taki włoski basista gra na fretlesie, zapomniałem jak on się nazywa. Też Maurizio Rolli. O, także jeśli mówimy akurat o tamtej firmie, ale jak mówię, że kontrabasy Mariana Pawlika również trafiają w tak prestiżowe miejsca, więc jakby polska myśl lutnicza jest dość dobrze sobie radzi. Zresztą w ogóle polska ostatnio technika muzyczna też jakby... Ty też używasz polskich wzmacniaczy. Tak, polskich wzmacniaczy, tutaj właśnie obok mnie taki piękny instrument. Przepiękny właśnie polskie... Piotra Zakrzewskiego i też używam dwóch basówek Piotra Zakrzewskiego, fretlesa i progowego, pięciostrunowego instrumentu. Mam też wspaniały instrument czterostrunowy z warsztatu Silent Scream. To jest taki jazz bass, bez żadnych, pasywny jazz bass, tak jak w latach 70-tych, 60-tych się pojawił. Wspaniały instrument, naprawdę, no nie chcę robić tutaj jakiejś
antyreklamy gitarą Fendera, ale w momencie, gdy odebrałem ten instrument, poszedłem tutaj w odwiedziny do warszawskich salonów muzycznych i grałem na najdroższych Fenderach i powiem szczerze, że byłem zaskoczony, jak chłopcy z Silent Scream doskonale zrobili ten instrument. To jest coś niewyobrażalnego. I oczywiście on nie ma na główce napisu Fender, ten instrument, tylko Silent Scream. Co dla potencjalnych... Teraz pytanie, czy kupujemy markę, tak, czy no chodzi nam, czy umiemy docenić szlachetność brzmienia? Tak, to jest przede wszystkim problem producentów, tak zwanych butikowych producentów, czyli tworzących wspaniałe instrumenty, ale jednak bez loga rozpoznawalnego na całym świecie. W szczególności to dotyczy takich muzyków, którzy kupują instrument też z myślą o tym, że może kiedyś rozstanę się z tym instrumentem i go sprzedam. I wtedy łatwiej jest oczywiście sprzedać instrument, który ma logo znanej marki, a instrument, który ma logo, powiedzmy, lokalne czy krajowe, no będzie trudniej sprzedać na giełdach tam światowych. Ale jakość tych instrumentów zrobionych przez no, już wymienianych panów Silent Scream czy Piotra Zakrzewskiego, no jest to jakość nieprawdopodobna. To jest dobór materiałów. Te instrumenty są zrobione z nieprawdopodobną precyzją, z dokładnością. Nie wspomnę o wygodzie gry. To jest na najwyższy poziom instrumentów. Także polecamy. Okej, okay, ale to znaczy polecamy zdecydowanie polskie marki, ale to tak, jak wiadomo, nie instrument gra tylko palce, a mówiąc konkretnie muzyk. Oczywiście. I umiejętność znaczy jest również powiedzenie, ręka mistrza więcej znaczy niż sprzęt dobry u partaczy. W tej chwili już jesteś wykładowcą w Warszawskiej Akademii Muzycznej na Wydziale Instrumentalnym, wykładasz kontrabas, ale sam przeszedłeś drogę edukacji i tu w Warszawie. Twoim nauczycielem na Bednarskiej był świętej pamięci Zbyszek Wegehaupt. Tak, Zbyszek Wegehaupt, a na uniwersytecie, wtedy jeszcze na Akademii Muzycznej w Warszawie, byłem w klasie profesora Andrzeja Mysińskiego, wybitnego też kameralisty. Ale to była już, to już była studia klasyczna. Tak, to były klasyczne studia. A pamiętasz swoje, pamiętasz kontakty ze Zbyszkiem Wegehauptem, jak to się układało na początku, jak się wasza znajomość rozwijała? Znaczy moje wspomnienia związane ze Zbyszkiem są bardzo ciepłe. Ja, mimo że Zbyszek był introwertykiem, był taką osobą troszeczkę zewnętrznie, jak się można było się, nie to, że jego bać, ale z taką dużą estymą ja podchodziłem do niego, tak z tego, co pamiętam, ale Zbyszek się okazał bardzo ciepłym i bardzo pomocnym pedagogiem i bardzo wiele mu zawdzięczam. Między innymi mój pierwszy instrument, taką czeską monofakturę, właśnie ten instrument nabyłem dzięki pomocy Zbyszka i on bardzo się w to zaangażował i był bardzo pomocnym dla mnie pedagogiem i takim pokazywał mi, w którą stronę jak ćwiczyć, co ćwiczyć, w którą stronę patrzeć. Także no, wiele mu zawdzięczam i szkoda, że nie ma go między nami, bo był wybitny muzyk. Absolutnie wybitny muzyk, ale nie podjąłeś studiów jazzowych, tylko następny krok jednak poszedłeś w stronę muzyki klasycznej. Tak. A już były czasy słynnego wówczas Wydziału Katowickiego. Tak, oczywiście, ale ja nie wyobrażałem sobie, żeby zakończyć edukację na kontrabasie zaledwie po 3 latach grania, bo wcześniej byłem na akordeonie, potem na gitarze klasycznej i w zasadzie na tym kontrabasie klasycznym byłem tylko 3 lata jako na instrumencie głównym, więc miałem takie przeczucie, mimo że będąc jeszcze
uczniem szkoły średniej pierwszego i drugiego stopnia w Kutnie. Byłem już na warsztatach jazzowych dwukrotnie, między innymi właśnie u Zbyszka Wegehaupta, a potem u Zbigniewa Wrąbla. To jednak czułem, że żeby poznać grę na instrumencie i nauczyć się naprawdę, to muszę iść do uczelni wyższej i tam zgłębić jak gdyby tajniki tego instrumentu. I dlatego wybrałem. Udało mi się dostać do na Akademii klasykę. Muzycznej w Krakowie, w Warszawie, na kontrabas. O czym zresztą bardzo się tego obawiałem, ponieważ tak jak już wspomniałem, grałem tylko 3 lata na kontrabasie, a moi koledzy na przykład z Bytomia, oni już zaczynali w pierwszym stopniu grać na kontrabasie, czyli oni zdając do Akademii Muzycznej w Warszawie byli już po 8 latach gry na kontrabasie. Więc, ale udało mi się dostać. To ile nie dziennie bardzo, ćwiczyłeś? No nie pamiętam, ale dużo. Ale coś czuję, że tam było ciśnięte na bramkę. No bardzo, że to bardzo. Trzeba było gonić. Musiałem, pamiętam, przyjechałem na konsultację do profesora Tadeusza Pelczara. Taka jest wybitna, to była wybitna postać. Bardzo jeden z twórców polskiej szkoły kontrabasowej. I pamiętam, że byłem przerażony tą lekcją konsultacyjną, ale opanowałem nerwy i profesor Tadeusz Pelczar powiedział: tak, dobrze, możesz próbować tutaj zdawać. Tak, proszę, proszę, zapraszam. Więc tym bardziej, wracając do Kutna pociągiem, już obmyślałem plany, jak tutaj ćwiczyć, jak najwięcej starać się zrobić, żeby jednak dostać się do tej uczelni, która wtedy wydawała mi się, i w sumie tak uważam, jest to jedna z takich wiodących uczelni w kraju. I zresztą też w tyle głowy myślałem sobie o tym, że dobrze, będę w Warszawie i w Warszawie jest klub jazzowy Akwarium. W Warszawie mieszka dużo wspaniałych jazzmenów, można chodzić na koncerty, można poznać wielu muzyków, można nauczyć się od nich, podpatrując ich, można chodzić na drzewy do akwarium. No i w międzyczasie też ta szkoła, którą otworzył Henryk Majewski, czyli studium jazzowe mieszczące się wtedy przy ulicy Bednarskiej, obecnie przy ulicy Połczyńskiej, też zaczynało dochodzić do głosu, więc jak gdyby połączyłem. Ty nie skończyłeś tego studium jazzowego? Skończyłem. Nawet. Właśnie będąc studentem Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina, cofnąłem się do szkoły średniej, do liceum, do studium jazzowego przy ulicy Bednarskiej. Tak. No, w ogóle Bednarska miała taką przez długi czas opinię, że to była taka wyższa szkoła jazzowa, chociaż miała status szkoły średniej, bo jednak ten poziom nauki jazzu był bardzo wysoki. Może nie taki, jak w tej chwili jest na uczelniach jazzowych, ale jednak tam duży... No, wspaniali wykładowcy. Michał Kulenty, Andrzej Jagodziński, Marcin Małecki uczył mnie fortepianu dodatkowego. Miałem zajęcia z kształcenia i z teorii z Ryszardem Borowskim. Kto tam jeszcze uczył? Nawet Andrzej Trzaskowski. Miałem przyjemność brać w zajęciach właśnie z teorii z Andrzejem Trzaskowskim. Prowadził bardzo skromny, elegancki pan. No niech Zbyszek Namysłowski też prowadził zajęcia przez moment. No, wielu wspaniałych muzyków. Oczywiście Henryk Majewski, Robert Majewski, Wojtek. Później też dołączył Majewski do kadry profesorskiej. No musiałeś być wyróżniającym się muzykiem, bo większość z tych nazwisk, które powiedziałeś, później zapraszali cię do swoich zespołów i z nimi grałeś. Grałeś ze Zbyszkiem Namysłowskim, grałeś z braćmi Majewskimi obydwoma. Marcin Małecki to jest inna historia w swoim życiu. Tak, tak, oczywiście. Ale w tamtych zespołach, nie wiem, do zespołu Zbyszka Namysłowskiego trafiłeś mniej więcej, ile miałeś wtedy lat? To był 90, 98 albo 99, jakoś tak.
Tak, to były te lata. Czyli to było jakoś tak po studiach Tak, ja skończyłem Bednarską w 90. bodajże 9. A, czyli w trakcie Bednarskiej. Tak, tak, w 99. skończyłem, tak mi się wydaje. Czyli udawało ci się równolegle prowadzić studia i klasyczne, i jazzowe, czyli robiłeś dwa razy więcej niż przeciętny student. Tak, 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 tak to wyglądało. To były takie szalone czasy, bo ja wtedy niestety nie miałem samochodu. I to podróżowanie z kontrabasem. I mieszkałeś w Kutnie cały czas? Nie, mieszkałem w Warszawie. Oczywiście mieszkałem w Warszawie, ale to przemieszczanie się z kontrabasem na próby na Bednarską między akademią. Wszyscy, którzy znają topografię Warszawy, wiedzą, że tam jest ciężko, do dzisiaj jest ciężko przejechać komunikacją miejską, bo jest dosyć długie odcinki są do pokonania na pieszo. Ale jak człowiek jest młody, to nie ma żadnych przeszkód. Pamiętam raz, jak chcę. Raz szedłem na pieszo z Filharmonii Narodowej do właśnie na Bednarską z kontrabasem na plecach. No, takie były różne przypadki. Tak, to zawsze w takich sytuacjach przypomina mi się, na pewno znasz piosenkę, którą nagrał Olo Walicki z tekstem Tymona Tymańskiego, Kontrabas. Nie znasz Kaszebę 2? Wiesz co, znam tą płytę i na pewno słyszałem tę piosenkę, ale nie pamiętam, bo żeby zacytować tekst. Pisał Tymon Tymański, kontrabasista, wykonał to zespół Ola Walickiego, kontrabasisty, i tam w tym tekście jest zawarty: kontrabas to mój jazzowy krzyż. To mój jazzowy krzyż. Tak, i tak no dalej, tak. I tak dalej. Coś w tym jest z prawdy. Jeśli się nie ma samochodu i trzeba czasami podróżować pociągiem, to się zgadzam. Na szczęście już teraz, jak się jeździ za granicę, to organizatorzy zawsze czekają z jakimś kontrabasem. A faktycznie ja pamiętam jeszcze kilka moich podróży samolotem z kontrabasem i to naprawdę nie jest fajne. To jest chyba najgorsze, co może być. I to jest duży stres o instrument w tym wszystkim. Nawet może nie, bo ten kontrabas sobie elegancko podróżuje na siedzeniu. Na dwóch siedzeniach trzeba było wtedy kupować dwa bilety, dwa miejsca siedzące, ale pamiętam na przykład wnoszenie kontrabasu do samolotu, gdy już siedzą wszyscy pasażerowie i trzeba ten kontrabas podnieść do góry i go nad głowami, no i nie ma nigdy chętnego do pomocy. Pamiętam, że przeżyłem kilka takich noszeń tego instrumentu, że naprawdę powiedziałem nigdy dość, nigdy więcej. I też miałem taką historię śmieszną. Zresztą to był koncert, jeden z ostatnich koncertów z Marcinem Małeckim w Genewie. Graliśmy taki piękny koncert i właśnie wracając tam z kontrabasu, tam był straszny problem z pożyczeniem tego instrumentu. Organizatorzy, no mówiąc lakonicznie, no nie dysponowali funduszami. Aż wiemy, Szwajcaria to jest dosyć drugi kraj. I wtedy pożyczenie jakiegoś kontrabasu takiego, jaki ja chciałem, kosztowało jakieś naprawdę ogromne sumy. I organizatorzy postanowili, że kupią mi bilet. I wszystko było w porządku, tylko z powrotnej drodze na tym lotnisku w Genewie okazało się, że oni bardzo chcą prześwietlić ten instrument. To już było po World Trade Center oczywiście. To był 2000 bodajże szósty rok chyba. Tak, 2006 albo 7. I tak, 2006 albo 7. I ja musiałem z tym kontrabasem, zostałem cofnięty z jednej bramki, musiałem wrócić się na główną halę, gdzie prześwietlono kontrabas w takiej ogromnej maszynie i potem musiałem z powrotem wracać na ostatnią część lotniska. To było takie bieganie, ja miałem taką asystentkę, która mnie prowadziła. W zasadzie można powiedzieć, że 20 minut biegłem, żeby prześwietlić bas i 20 minut potem biegłem do swojego gate'u, żeby zdążyć na samolot. Więc jak wszedłem do tego samolotu i oczywiście musiałem potem przenieść ten bas nad głowami wszystkich pasażerów na ostatnie siedzenia, jak usiadłem, to pot mi kapał po oczach.
No, naprawdę, to były takie maratony z basem. Zaczynam rozumieć, skąd się w twoim życiu wzięła miłość również do wysiłku fizycznego. Tak, żebyś wiedział. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że będę biegał maratony, ale już niebawem, zaraz... To była sucha zaprawa. Tak, już pierwszy maraton, 2010 rok. Już tak. Marcin Małecki, bardzo ważna postać w twoim życiu, na tyle ważna, że nagrałeś płytę i jego jako jednego z kompozytorów muzyki, którą graliście, umieściłeś pomiędzy wielkimi światowymi nazwiskami. Kim dla ciebie był Marcin Małecki? I ta płyta? Marcin, wspaniały muzyk, wspaniała osobowość przede wszystkim, inteligent, nieprawdopodobnie kulturalny i życzliwy człowiek. No, nie boję się nazwać, że to był mój wielki przyjaciel. Właśnie poznałem go w szkole jazzowej, w studium jazzowym przy ulicy Bednarskiej. Marcin uczył mnie grać standardy jazzowe na fortepianie dodatkowym. No, od pierwszej lekcji bardzo się polubiliśmy i zacząłem właśnie grać w trio z Marcinem. Graliśmy też w duetach, w duecie i niestety tylko udało się nam nagrać jedną płytę wspólnie, czyli jest płyta Marcina, Odyseja Kosmiczna, która wyszła w 2005 roku. Potem Marcin właśnie pracował i on zostawił partytury utworów, transkrypcji Bacha, Beethovena, Chopina i też właśnie na tej płycie nagranej pośmiertnie, już bez Marcina, ale zastąpił Marcina Krzysztof Dys na fortepianie. Jak gdyby oddaliśmy hołd i zamysł muzyczny tych transkrypcji muzyki klasycznej i kompozycji, które Marcin on napisał tam na tą płytę Fugę, którą napisał zupełnie leżąc w szpitalu, już lecząc się, próbując leczyć się z choroby nowotworowej. Napisał ją na łóżku w szpitalu, nie używając w ogóle żadnego instrumentu, tak z głowy napisał. I to jest wspaniała fuga, naprawdę. No to był wybitny muzyk i żałuję, że go nie ma pośród nas. Ale zostawił dla mnie też go poprosiłem, żeby napisał dla mnie suitę na kontrabas solo i już nagrałem tą suitę, także niebawem, mam nadzieję, ukaże się płyta właśnie solowa moja z tym utworem Marcina. No właśnie, bo oprócz grania w zespole jakby powstał w swoim życiu wątek grania solo. Ja miałem przyjemność być na twoim koncercie solowym, co generalnie jest dość dużym wyzwaniem, zwłaszcza dla nieobytych słuchaczy, bo kontrabas na ogół jest instrumentem towarzyszącym. Ja zawsze mówię, że kontrabas czy bas w ogóle słychać w trzech sytuacjach, kiedy gra źle, kiedy gra solo albo kiedy nie gra wcale. Wtedy go słychać najlepiej. Oczywiście, tak. A w ogóle bas ma bardzo, że tak powiem, charakterystyczny kolor, który po pewnym czasie no, musi być bardzo wysoki kunszt wykonawczy, żeby ten kolor, żeby rozwinąć paletę kolorów w kontrabasie, żeby ten jakby brzmienie nie było męczące swoją jednostajnością. I pojawił się w swoim życiu właśnie pomysł na granie na kontrabasie solo, tak jak mówisz, teraz nagrywasz płytę. Czy mógłbyś się podzielić swoją refleksją na ten temat? No, oczywiście, to jest, zdaję sobie sprawę z tego, że zainteresować może słuchaczy to jest najmniejszy problem, bo jak ktoś już przyjdzie na koncert, to myślę, że byłbym w stanie zainteresować i zaciekawić słuchacza właśnie taką formułą, czyli największy z instrumentów smyczkowych, i nagle okazuje się, że on potrafi zagrać tak jak gitara, tak jak wiolonczela, tak jak skrzypce. I tylko zainteresowanie menadżerów i osób, które... Organizatorów. To jest troszeczkę trudniejsze. Czy ktoś kupi bilet na recital kontrabasowy solo? Ale no, dlatego też właśnie powstaje ta moja płyta solowa, gdzie... Już jak gdyby to nagranie zademonstruje potencjalnym
organizatorom, że zaciekawi ich do tego stopnia, że może to stanie się też moim udziałem, właśnie częstsze granie solo na kontrabasie, tylko i wyłącznie solo na kontrabasie. No, pracuję cały czas nad repertuarem solo. W planach mam, chciałbym wykonać też suitę Weinberga na kontrabas solo. Swoją suitę też jazzową na kontrabas solo właśnie piszę. No, ćwiczę też suity wiolonczelowe bachowskie na kontrabasie, co stanowi ogromne wyzwanie, ale no, już tak od kilku miesięcy, począwszy od czasów pandemicznych, bardzo zaprzyjaźniłem się z piątą suitą C-moll. Więc to wszystko jak gdyby składa się i mam nadzieję, że uda mi się może w przyszłym roku zagrać kilka koncertów właśnie solo, zupełnie solo na kontrabasie. Choć też w planach mam zagranie takiego recitalu z pianistą, z Filipem Wojciechowskim i to byłby recital, nawet mam tytuł na ten recital, od baroku do jazzu, gdzie przedstawiłbym wybrane utwory z repertuaru solowego, specjalnie pisanego na kontrabas, czyli między innymi moją ulubioną sonatę Hindemita na kontrabas i fortepian, coś, może koncert Bottesiniego, drugi, też oryginalną kompozycję Kusowickiego i do tego właśnie z Filipem Wojciechowskim, który też jest wspaniałym jazzmenem, zafundowalibyśmy słuchającym taką podróż od baroku do jazzu. Myślę, że to mogłoby być interesujące dla słuchaczy. Tak, i dla potencjalnych organizatorów też. No, tak, mam nadzieję. W szczególności, że chyba w Polsce nikt nie gra, przynajmniej tak. Jest mało rzeczywiście muzyków, którzy tak. Równie świetnie czują się w muzyce klasycznej i jazzie, żeby przeprowadzić takie płynne przejście. No właśnie tak, dlatego pomyślałem sobie, że to samo Filip Wojciechowski, który jest pianistą klasycznym i jest pianistą jazzowym, tak samo bardzo. Także zobaczymy. Tutaj też jesteś organizatorem, także już wiesz o tym, że taki pomysł znaczy, jest. No, wiemy, że zagrasz. Słuchaj, takie nazwisko, które ostatnio bardzo mocno, ale od dłuższego czasu przewija się w twojej muzycznej biografii. Cezary Konrad. O tak, to jest, pamiętam z drżeniem serca, jak pierwszy raz w Akademii Muzycznej mieliśmy próbę w sali już perkusyjnej, właśnie Czarek Konrad, Filip Wojciechowski i ja, to mógł być, nie wiem, 97 rok. A to było trio, to Central Heat, tak? Central Heating to było trio, które założył Filip właśnie z Czarkiem Konradem i z Adamem Cygielskim na perkusji. Oni wygrali w 90 bodajże trzecim albo 94, już nie pamiętam dokładnie. Wygrali Jazz Juniors, potem nagroda też była w Belgii, w Holyard, czy w Holandii. W Holandii. I to już był tak, Filip postanowił właśnie zrobić, odejść od tego materiału, który grał w Central Heating i transkrypcję właśnie muzyki klasycznej zaczął wtedy robić na trio jazzowe. No także z drżeniem serca pamiętam, schodziłem do klasy perkusyjnej z kontrabasem. No i ta nasza współpraca no, właśnie od tamtych lat zaczęła funkcjonować. No nagraliśmy wiele wspólnych płyt, począwszy właśnie od płyty live właśnie z Filipem Wojciechowskim, to był bodajże 2000 rok. Potem były płyty z Andrzejem Kurlewiczem w trio, właśnie z Czarkiem, na jego kanarkowym hip-gigu, tak, który ściągnął jako pierwszy właśnie ze Stanów.
To taka perkusja, powiem tytułem wyjaśnienia, która się składała wszystko do tego centralnego tak. Bo się wszystko składało tak. I można było z nią jechać pociągiem. Tak, to były dwa elementy, które się zakładało na plecy. No ona została zrobiona właśnie na potrzeby amerykańskich muzyków, no przede wszystkim chyba nowojorskich, którzy metrem mogli ze swoim instrumentem podróżować na tak zwany hip gig albo fast gig. Także ten hip gig, no to właśnie płyta z Filipem była na tym hip gigu, z Andrzejem Królewiczem też właśnie Czarek grał na hip gigu, bo przynosił go do piwnicy właśnie Wandy Warskiej, Andrzeja Królewiczów na Starym Mieście. No potem był szereg płyt z Włodkiem Pawlikiem, kończąc na właśnie nagrodzonej Grammy Night in Galicia. Też ostatnia nasza produkcja z Kostkiem, Konwersacje. Teraz właśnie będziemy w przyszłym tygodniu grać koncert z Konstantinem i z Agnieszką Hekier. Także też bardzo się na to cieszę i Czarek też, bo bardzo lubi Konstantina i Agnieszkę, także wspólnie będziemy muzykować. No to wspaniały muzyk. Nawet ja nie chcę mówić o Czarku, że to jest wspaniały perkusista, bo to wszyscy wiedzą, ale to jest przede wszystkim wspaniały muzyk, świetny kompozytor, którego od lat już próbuję namówić na to, żeby swój zespół reaktywował i wyciągnął z szuflady wiele kompozycji, które tam zalegają. Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że spokojnie można by nagrać 3 albo 4 płyty z tych wszystkich kompozycji, które tam leżą w szufladzie. No ale tylko grzecznie namawiam Czarka na to, ale no wiadomo, decyzja leży po jego stronie. Tak, no ostatnią płytę, jaką nagrał, to nagrał dość wysokobudżetową, bo tam duży skład był i to... A, mówisz o płytę z transkrypcjami klasycznymi? Tak, tak. Tak, no to też miałem to przyjemność jakby... grać ten materiał, mimo że płytę nagrał wspaniały Robert Kubiszyn. To świetny materiał też, naprawdę. Tak, ale ja znowu pamiętam, miałem okazję być w studiu w Poznaniu, jak powstawała płyta One Minute Many Reflections. Z Darkiem Krupą, z Piotrem Żaczkiem, tak. Tak, tam Leszek może gościnnie w jednym utworze tak. I Jacko. Zbyszek Jakubek na pianie. To jakby też bardzo jestem wielkim fanem twórczości Czarka, ale w ogóle tak jak mówisz, że Czarek, jakby powiedzenie o nim, że to jest wybitny perkusista, to jest absolutnie nie oddaje skali jego muzykalności, jego wiedzy, jego świadomości harmonii, słyszenia harmonii, tak. Co się dzieje w każdym najwyższym składniku i tak dalej, i tak dalej. Także ja mam nadzieję, że te talenty, które Czarek posiada, że również oba jesteście teraz pedagogami. Tak, nadejdzie taki moment, że on się będzie chciał nimi podzielić ze słuchaczami a najprostszą formą podzielenia się ze słuchaczami jest nagranie płyty, jest prezentacja materiału na koncertach i to jest, to uważam, że to jest bardzo ważne i jestem przekonany, że na pewno nadejdzie kiedyś taki dzień, że Czarek będzie chciał, dojrzeje do tego, żeby podzielić się swoim talentem ze słuchaczami. Znaczy, ja mogę zadeklarować, że jeśli ten zespół będzie i będzie on w dostępie, że tak powiem, możliwości miejsc, z którymi współpracuję, na pewno będę bardzo marzył o tym, żeby zrobić koncert. No, więc też tak. Jeśli też możesz tak użyć tego argumentu. Dobrze. To by było super. To jeszcze inny wątek w twoim życiu, posługując się taką analogią. Poderwałeś najbardziej niedostępną dziewczynę na dyskotece, czyli namówiłeś do grania w trio Wojciecha Karolaka na fortepianie. No tak. Wojciech Karolak, który w którymś wywiadzie powiedział, że w zasadzie to on chciałby być basistą, bo on wie, co tam grać i dlatego ten Hammond mu odpowiadał, bo on najlepiej grał bas. Bo on najlepiej wiedział.
Oczywiście grał z basistami, jeżeli ktoś inny go zapraszał do zespołu, ale jednak w swoich zespołach zawsze on był basistą, a jednak zgodził się na zrobienie trio z innym basistą. Tak, to znaczy ja nie zapomnę moich pierwszych spotkań właśnie z Wojtkiem i to na pewno był też klub Tygmont, to na pewno była piwnica Wandy Barskiej, już niestety bez Andrzeja Kurlewicza, gdzie Wanda do mnie mówi: Pawełku, co ty myślisz, żeby Wojciech Karolak grał na fortepianie? Mówię, no to jest wspaniały pomysł. I nie zapomnę tych chwil właśnie, gdy akompaniowaliśmy Wandzie Barskiej i graliśmy w duecie. I wtedy od tych pierwszych momentów sobie pomyślałem, że to jest, że Wojtek ma nieprawdopodobną taką kocią zwinność w graniu na fortepianie. Nie gra dużo, nie patuje wirtuozerią, bo nie jest wirtuozem fortepianu, tak jak samo sobie mówi, ale ma taki nieprawdopodobny zmysł harmoniczny i przepięknie klei te dźwięki. Jest swingującym killerem, tak jak ze słynnego tria Time Killers. I no zawsze marzyłem o tym, żeby zrobić taką płytę z Wojtkiem. Aż właśnie przyszedł jego jubileusz 80-lecia. Mimo że w ogóle nie myślałem o tym jubileuszu, to się tak po prostu poskładało. Wojtek do mnie zadzwonił to pod koniec 2018 roku, czy bym nie zagrał z nim w trio na śmietance na koncercie u Jacka Gintofta na Łowickiej. No i oczywiście z przyjemnością się zgodziłem. I po tym koncercie, gdzie zresztą też odkryłem ten kontrabas Jacka Gintofta, który zawsze, gdy miałem przyjemność występować na Łowickiej, zahaczyłem o biuro, o impresariat właśnie Jacka, bo tam mieści się na dole na Łowickiej jego biuro. I tam ten kontrabas sobie stał na statywie. I wtedy zadzwoniłem dzień przed koncertem do Jacka i zapytałem, czy ten kontrabas nadal tam stoi. I powiedział, tak, stoi, ale ma struny solowe, więc jak chcesz na nim zagrać, musisz przynieść komplet strun i wymienić. Tak też zrobiłem, ponieważ mój kontrabas został w Niemczech i wracał samochodem dzień później czy dwa dni później. Ja wróciłem samolotem z Niemiec, zapakowałem struny orkiestrowe, zmieniłem struny przed koncertem i to było moje pierwsze granie właśnie na instrumencie Jacka i pierwsze granie też od kilku lat właśnie z Wojtkiem w trio. I po tym koncercie, który zresztą był nagrany i mam to nagranie do dziś z tego koncertu, postanowiłem, że już nie odpuszczę, że będę już dręczył Wojtka, żeby zmusić go do tego, żeby znalazł się w studiu. No i tak też się stało. Przy pomocy, nie wiem, z mojej jakiejś cierpliwości niezwykłej. I tak. Kontakty z panem Zającem nie są oczywiste. Ale też myślę, że Wojtek, to, że poznaliśmy się wiele lat wcześniej i graliśmy też właśnie i w duecie, że on zaufał mi, że jeśli coś będzie, co jemu się nie spodoba, to ja tego nigdy nie wykorzystam i wszystko będzie za jego zgodą. I tak się też stało. Weszliśmy do studia w marcu, pod koniec marca 2019 roku, a w maju już płyta na koncercie promocyjnym w klubie Sen. Bodajże to był 28 czy 7 maja. No to było jakoś tuż w okolicy tak, urodzin bo to było, Wojtka. Tak, tak. Bo udało nam się zrobić całą oprawę tak. do tego, tort. Tak, i już płyta była na rynku, także to była moja najszybsza produkcja świata. I oczywiście ja w grudniu, jak postanowiłem, że rezerwuję studio w marcu, nie pamiętałem, że Wojtek właśnie będzie miał 80. urodziny, także to taki zbieg szczęśliwy różnych dat i okoliczności sprawił, że ta płyta jest na rynku i no, jestem dumny z tej płyty i bardzo się cieszę, że gramy. Graliśmy na 50. warsztatach jazzowych w Chodzieży pod koniec lipca, bodajże 27. I też zagramy, jeśli pandemia pozwoli,
w ostatni poniedziałek października na Elektoralnej w Warszawie, także no, cieszę się na ten koncert też. Tak, pianistyka, to co powiedziałeś, pianistyka Wojciecha Korolaka jest zupełnie inna niż to, co się myśli o pianistyce jazzowej, bo tak jak sam Wojtek mówi, on nie lubi ćwiczyć, więc gra tylko te potrzebne rzeczy. Tak. Nic tam nie, a jednocześnie tak. to, co on uważa za potrzebne, jest esencją. No i ten niezwykły swing, który jest tak w każdej jego nucie. Nawet mógłbym powiedzieć o jego grze, że to jest taka gra, w której czuje się, Wojtek kocha big bandy i grając na fortepianie właśnie myśli jak aranżer, że tutaj gra na przykład, tak jak się słucha uważnie, to o, teraz gra sekcja na przykład trąbek, tu grają puzony, a teraz może zagram coś w górze, tutaj troszeczkę wychodzę na solo, a potem znów wracam do akompaniamentu. No, jest to naprawdę unikatowe granie i mam nadzieję, że uda nam się nagrać jeszcze jedną płytę i tylko teraz jest naprawdę ciężko, ponieważ zresztą nie dziwię się, Wojtek no, obawia się koronawirusa. Tak jak wielu moich znajomych starszych ode mnie też się obawia koronawirusa i ja też się obawiam. To nie jest tak, że nie, że to jest obojętne. W związku z tym tych koncertów jest mniej, ale może uda się właśnie jakoś wypracować jakieś wspólne daty, żeby popracować razem w studiu. No więc może na sytuację studyjną uda się znaleźć przestrzeń. Tak. Ta wiadomość bardzo mnie poruszyła, będę się dopytywał. Na koniec chciałbym, żebyś tak w skrócie powiedział, rola basu jest fundamentalna, choć często niedoceniana, tak jak wcześniej pozwoliłem sobie zacytować anegdotę, kiedy bas słychać. Najbardziej wtedy, kiedy nie gra, bo to wtedy dopiero słuchacz, niewprawny słuchacz rozumie rolę basu, ale rola basu też się zmienia w zależności od wielkości składu. Wiadomo, koncert solowy to jest w ogóle inna, no tak, inna przestrzeń, bo tu trzeba oprócz rytmu wskazać harmonię, wskazać improwizację i tak dalej, i tak dalej. Ale grasz w bardzo różnych składach, właśnie jak mówisz, sam od duetów. Grałeś również w dużych orkiestrach symfonicznych. Jak się czujesz w poszczególnych sytuacjach? Czy jest jakaś taka sytuacja, w której lubisz grać najbardziej? Czy może odwrotnie są sytuacje, których unikasz w sensie składu zespołu? Czy jakieś są jakieś takie połączenia z instrumentami, które lubisz, w których lubisz grać, dobrze się słyszysz? A czy... Dla mnie zawsze podstawową i nadrzędną rolą, jaką pełni kontrabas czy gitara basowa w zespołach, to jest akompaniament, to jest towarzyszenie, to jest realizacja tej podstawowej funkcji, czyli pulsacji, czyli wyznaczania ramy harmonicznej. Jeśli chodzi o muzykę jazzową, to w ramach tej ramy harmonicznej odbywają się właśnie różne popisy solowe albo jakieś wspólne dialogowanie, interakcje między muzykami. I to jest przede wszystkim najważniejsza rola i czerpię z realizacji tej funkcji niesłychaną przyjemność. Oczywiście w takiej formacji jak duet, wtedy kontrabas może przyjąć rolę też melodyczną, instrument może zaprezentować temat, może też wejść w dialog z fortepianem. W trio też ta funkcja kontrabasu jest bardzo znacząca i też można ją troszeczkę wyeksponować, walor melodyczny tego instrumentu, ale jednak musimy pamiętać o tym, że kontrabas to jest serce zespołu, ale w dolnych rejestrach, tam gdzie wyznacza właśnie prymy, gdzie nadaje pulsację, gdzie tworzy ten szkielet rytmiczno-harmoniczno-melodyczny, dzięki któremu reszta zespołu czuje się komfortowo i pewnie. Więc no, to jest podstawowa rola tego instrumentu i ja to bardzo lubię robić.
Tak, bo to jest ciekawe, że właśnie często, znaczy no, najpopularniejsze filmiki na YouTubie to są filmiki, nie wiem, na przykład z Hadrianem Ferro, czy z kimś tam, czy Mohini Day, właśnie przeze mnie wspomniana, nie wiem, czy znasz taką hinduskę. Tak, znam. Tak, strasznie szybko grające ten. Tak. Z jednej strony właśnie te takie impresje solistyczne są najbardziej wiralowe, a z drugiej strony tak naprawdę w graniu na basie chodzi o coś skrajnie przeciwnego. Czyli... No tak, to jest oczywiście te filmiki są wspaniałe i oczywiście no Hadrian Ferro to jest wybitny instrumentalista. Mohina Day, no oczywiście umie wspaniale grać, ale no, szybko, nie wiem, slapuje genialnie, ale nie zamieniłbym nawet najlepszej jej płyty, czy Hadriana Ferrona na linie basowe, które stworzył Paul Chambers na przykład, albo na linie basowe, które stworzył Scott LaFaro, czy Anthony Jackson, czy Jaco, nie Jaco jako solista, Jaco jako grooveman, jako basista, który pulsację daje niesamowitą. To jest jak gdyby największa taka frajda, jak ten bas pulsuje tak, że wciąga słuchających do właśnie tego swingowego koła, takiego zamachowego. To samo też dotyczy rockowych basistów. No, to jest... Znaczy rola basu generalnie tak, jest, rola basu jest właśnie to pulsowanie, to gruwienie, to jest coś wspaniałego. Kiedyś Wiktor Wooten w jakimś filmie na YouTubie właśnie powiedział swoją teorię, dlaczego ludzie gadają, kiedy bas gra solo. Bo to jest przysłowiowe, że jak bas gra solo, to ludzie zaczynają rozmawiać. Bo znika groove. Bo sam ma perkusja, trzyma rytm, a nie groove. Tak, oczywiście. I oni podświadomie tracą zainteresowanie, bo nie ma tego... Nie wiem, czy to jest prawdziwe, ale nikt badań socjologicznych na ten temat nie przeprowadził, ale jest, pokazuje to jednak to myślenie, gdzie jest przysłowiowy raz w grze na kontrabasie czy na gitarze basowej. Też mam śmieszną anegdotę związaną właśnie z masterclass geniusza kontrabasu Rona Cartera, którego można usłyszeć na ponad 2000 płyt nagranych. Myślę, że już takiego wyniku chyba nikt nie powtórzy, biorąc pod uwagę upadający rynek płytowy. Wydawania płyt. Tak. Nawet chyba ponad 2500 płyt nagrał Ron Carter. I dla niewtajemniczonych, tutaj na kontrabasie znajdują się najniższe dźwięki. Nie tutaj, tylko tutaj. I on na jednych z warsztatów umieścił właśnie w tych dolnych pozycjach $100 i powiedział: o, widzicie? Widzicie, gdzie się widzicie, gdzie znajdują się pieniądze w graniu na kontrabasie? Wsunął między prożek a struny, tam jest mała odległość, 2 mm, $100 i powiedział: o, jak tutaj będziecie grać dobrze, to te $100 będą do was przychodzić. Tak, jest to bardzo obrazowe i prymitywne jak gdyby sprowadzenie kontrabasu do takich prymitywnych funkcji, ale prawdziwych. Żaden z liderów nie chce kontrabasisty, który będzie cały czas grał solówki i cały czas będzie przeszkadzał, nie będzie realizował podstawowych funkcji basowych. Wszyscy chcą, żeby grał świetnie solówki, tak jak super gitarzysta albo super tenorzysta, a tam, gdzie jest do grania walking, czy jakiś beat na 7 ósmych, czy na 4 czwarte, to żeby właśnie tam się skupił, tam, gdzie te 100 dolarówki... Tam, gdzie 100 dolarówki są. Tak. To że na zakończenie ja też mam anegdotę, którą mi opowiedziała żona Wojtka Pulcyna. Była na koncercie i ponieważ kontrabasista grał na jakimś zabytkowym instrumencie, jej się strasznie ten instrument brzmienie podobało i była ciekawa, czy to manufaktura, czy to czeski, czy to niemiecki, podchodzi do tego kontrabasisty i mówi: pięknie pana instrument brzmi, co to za instrument?
A kontrabasista mówi, to jest proszę pani kontrabas. No tak, no bardzo. Zadała pytanie. No. Tak, wielu muzyków na przykład nie lubi czegoś takiego, jak podchodzi ktoś, ale panu wspaniale brzmi ta gitara, albo ale pan ma wspaniałe blachy. Jakimi pan pałkami gra? A jakich pan używa naciągów? Oczywiście, te wszystkie rzeczy są bardzo istotne, ale to tak jak wielu muzyków mówi, na każdym instrumencie jesteś w stanie osiągnąć rodzaj brzmienia, który nosisz w sercu. I to jest to twoje brzmienie wypracowane, to wyobrażenie, jak powinna brzmieć zestaw perkusyjny, czy jak powinien brzmieć kontrabas, czyli jak gitara i etc., to jest to, co ty masz w sercu i w myślach. A ręce oczywiście są przekaźnikiem myśli, emocji i tego wszystkiego, na czym pracujesz tyle lat. To sam instrument ma tylko ci pomagać, a nie przeszkadzać w ekspresji, w wyrażaniu się na instrumencie. I kompletowanie, nie wiem, naciągów, na jakich gra Vinnie Colaiuta, pałek, jakimi gra Steve Gadd i tak dalej, nie spowoduje, że ty tak będziesz grał, jak ci zawodnicy. To mogą być tylko wskazówki dla ciebie. To samo dotyczy basówek, czy kontrabasów, czy strun. To są tylko elementy, które mają ci pomóc, a tak naprawdę ty musisz wiedzieć, jak ty chcesz brzmieć. Czy chcesz brzmieć bardzo tłusto, czy chcesz brzmieć bardziej solistycznie. To są różne określone jakby sytuacje, w których ty sam decydujesz o tym, jak brzmisz, a nie instrument czy dobór akcesoriów. Paweł Pańta, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Też dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam słuchaczy.